wakacje. Znów będą wakacje. Lato, lato piękne było, ale szybko się skończyło. Lato, lato żegnaj już, lato, lato szkoły już. Witamy serdecznie na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015-2016. Witamy pana wójta, szanowną dyrekcję, grono pedagogiczne oraz pozostałych pracowników szkoły. Przede wszystkim witamy was, koleżanki i koledzy, was, dla których ten dzień jest jednym z najważniejszych dni w całym roku. Witamy również przybyłych gości. Szanowni dyrektorzy, drodzy nauczyciele, wychowawcy, szanowni rodzice i uczciowie. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2015-2016 w imieniu władz samorządowych gminy Poraj składam całej społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy oraz nauki. Niestety musimy przerwać nasze przedstawienie, ponieważ mamy do przekazania wiadomość z ostatniej chwili. Dzień dobry, witam Państwa. Oto najważniejsze tematy dnia. Uczniowie wracają, bądźcie czujni. Na prośbę uczniów zmęczonych wakacjami Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o rozpoczęciu roku szkolnego 2015-2016 w roku 1 września. Oto jak wygląda organizacja pracy w nowym roku szkolnym. 1 września w naszej szkole rozpocznie naukę 999 uczniów, 100 klas. A, B, C, D, E, F i tak dalej, po 10 uczniów w każdej klasie. Zgodnie z decyzją ministra edukacji, w szkołach zostaną utworzone wyłącznie klasy męskie i żeńskie. Zniesiona zostanie funkcja wychowawcy klasowego. Jego obowiązki przejmie najsilniejszy uczeń w klasie. Kuratorzy w podległych sobie placówkach zarządzą przeprowadzenie losowania. Klasa, która wylosuje szczęśliwy los, awansuje o jeden oddział wyżej. Od 1 września lekcje będą trwały 10 minut, a przerwy 45 minut. Znosi się obowiązek zmieniania obuwia na terenie szkoły. W każdy sobotni wieczór na terenie szkoły organizowana będzie dyskoteka dla uczniów, a dla nauczycieli posiedzenie rady pedagogicznej. Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Za 10 miesięcy znowu będą wakacje. Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Życzenia samych piątek kierujemy w szczególności do uczniów klas trzecich, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów gimnazjalnych. Oby okazały się one dla was proste i przystępne i żeby ten ostatni rok spędzony w naszej szkole był nie tylko ciężką pracą, ale również przyjemnością i zabawą. Mamy nadzieję, że wszyscy rozpoczniecie naukę w wymarzonych szkołach ponadgimnazjalnych i będziecie mile wspominać lata spędzone w naszej szkole. Nie zapominamy też o naszych pierwszakach. Pamiętajcie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. I każdy z nas był kiedyś w pierwszej klasie. Początki na pewno nie będą łatwe, ale wierzymy, że nasza szkoła stanie się waszą szkołą, a nauka w niej niech będzie dla was owocna i przyjemna. Mamy nadzieję, że uczniowie nie spoczą na laurach i będą brać aktywny udział w życiu szkoły w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach, rozsławiając imię naszej szkoły na terenie powiatu, województwa, a nawet kraju. I życzę wszystkim, żeby ten rok szkolny upłynął nam miło, w pięknej, miłej atmosferze, z nauką, zabawą, pracą. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Dobrze nam wracać do szkoły i uczyć się znów ważnych dat. Nie straszne nam żadne mozoły, bo mądrość nam otworzy świat. Hejże hej, hejże ha, uczmy się póki czas, bo kto wie, bo kto zna, kiedy życie sprawdzi.
Sopockie molo, górskie stoki, jeziora. Och, dlaczego to tak szybko minęło? 60-letnie wakacji. Ach, jak to wspaniale brzmi, nieprawdaż? A pomyśleć, że to zaledwie 2,5 miesiąca wakacji. Wiesz co, osobiście to ja jednak wolę, aby wakacje trwały 10 miesięcy, a rok szkolny te 67 dni, o których wspomniałaś. No cóż, miejmy nadzieję, że znów przyjdą wakacje. Cisza rośnie dzień po dniu, gaśnie ogień naszych słów. Zamiast bliżej, dalej nam, już dość tego mam. Chcę znów czytać z twoich ust to, co myślisz, do mnie mów. Do serca podchodzi mi.